Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3, dzięki go możecie zostawić lajka, komentarz, suba na dobry początek. Słuchajcie, a my kontynuujemy sobie naszą giereczkę. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj zleceniem. Zlecenie nazywa się Zaginiony Narzeczony, a opis tego zlecenia brzmi: we wsi klanu Brockwar na Speaker Rock Geralt przyjął zlecenie odnalezienia zaginionego męża. Kevan, człowiek, który wystawił ogłoszenie, twierdzi, że zaginiony uciekł do swojej narzeczonej, zaś sama narzeczona Brit powtarzała, że jej ukochany został porwany przez potwora. I musimy zapytać Kevana o zlecenie. Więc standardowo zacznijmy sobie dzisiejszy odcinek dialogiem. Widać, żeś nie tutejszy. Co cię przywiało na Speaker Rock? Burdele nowy. Podobno macie tu jakieś zlecenie dla A i mnie. Cirita A no, też siostra istotna. wpierdziła mi dziurę w brzuchu i dla świętego spokoju wywiesiłem ogłoszenie. A Doprawdzie burdele nie też. spodziewałem się, że ktoś się Będą tu burdele w zainteresuje. ogóle? W czym rzecz? Chyba nie lubią Narzeczony burdeli. siostry zniknął. Ludzie gadają, że uciekł ze wsi. A ona ponoć widziała, Nordycy? jak go Nie wiem, czy to potwór są Nordycy. wyprowadził. Ale no jakby mają podobny do Nordyków. W sensie, że Szwedzi i tak dalej, nie? O, Wikingowie. Mam wrażenie, że nie wierzysz w wersję z potworem. Różnie się między nimi układało. Nils uganiał się za spódniczkami, a z Britą, no, trudno wytrzymać. No ale rodzina to rzecz święta. Zajmiesz się tą sprawą. Pewka, tylko musimy porozmawiać Niełatwo nie tutaj znajdę tego Nilsa. o nagrodzie. Nagroda jest zbyt mała. Jeśli sprowadzisz go do domu, to nie pożałuję pieniędzy. Wolałbym usłyszeć konkretną kwotę. Najpierw ja chcę usłyszeć, co się stało z Nilsem. Konkretnie. 300, myślę, będzie cacy. Albo nie, 320, no ja. Zgoda. O! No dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Na początek chcę porozmawiać z Chyba twoją za nisko siostrą. się cenię dzisiaj. Brit miała z Nilsem ulubione miejsce przy klifach, na północ od wsi. Od czasu, jak zaginął, ciągle tam przesiaduje. Dzięki. Pójdę do niej. A, pójdę. No i tym akcentem. O, ale mi się chce psiknąć. Tym akcentem zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie lagów. No właśnie, bo ja zapomniałem komputer odresetować w sumie poprzedniego odcinka, bo ja tak mam. Czemu mi Gerward nie biega? Bo ja tak Nie mam, chcę zaczynać. że ogólnie nie resetuję kompas miesiąc. I tak dopiero po miesiącu mi się resetnie komputer. Więc może to być czasem przyczyną różnych lagów i tak dalej. Bo jednak musi się zwolnić trochę miejsce, poukładać wszystko, ten reset. No zawsze pomaga. Czemu Teraz mi będę Gerward nie trzymać biegnie? twojego męża jak udarzy. Ale chyba wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Ja może resetowałem komputer? Mogło się zdarzyć przypadkiem jakiś reset walnąć. A, nie biega mi raz na jakiś czas, bo mu się kondycja kończy. Kardio nie było robione ostatnio, Gerward, co? Muszę z tobą porozmawiać. Dobrze, że Znowu zdążyłem wpadł kliknąć, do bo bym mnie. spadł z tego klifu. Widziałaś, jak zginął Nils? Widziałam cień, wielkie skrzydła, jakby chmura szła po niebie, a potem usłyszałam krzyk. Czyli syrena albo harpę, To coś go proste. porwało i A, uniosło w albo. stronę jaskiń na wybrzeżu, ale To nie harpia. żył, krzyczał moje imię. Czyli Sprawdzę to. bazyliszek. Powinienem zbadać jaskinie, o których mówiła Brit. O kurde, to trochę pofrunął, ty. Jakby mój kanał tak daleko frunął. O kurde, ale było koks. Dobra, ty gdzie on jest? Dobra, już mi się nie chce. A tam jest jakieś dodatkowe co? O, poszukiwanie szkoły niedźwiedzia. No i koks. Właśnie miałem wykonać te poszukiwania szkół niedźwiedzia, tak szczerze mówiąc. Ale kurde, uznałem, że to jest straszne marnowanie czasu. Jak ja tu będę siedział, nie będę właściwie nagrywał odcinka, tylko będę siedział i grał po prostu. To nie wiem, jakoś tak od razu się czuję, że marnuję czas. Ja Na tak co? mam, że jak gram w gierę i przy okazji nagrywam, to gdzie ja marnować czas? Od razu tutaj nagrywam dla widza. Zero marnowanie czasu. W moim umyśle przynajmniej, nie? A rzeczywistość weryfikuje. Trzy wyświetlenia, poczmar. Ale wiadomo. Mam takie wrażenie, że coś wtedy robię. A jak gram solo? Nawet 10 czy 20 minut, to mam takie wrażenie, że coś tu nie gra, a tu coś nie gra, bo tu coś na bęk jest ciekawego. Bandyci! O kurde, stara strażnica.
Dobra, wyczyśćmy, bo to jest chyba jakiś znacznik, mi się wydaje. Młynku się trzeba nauczyć. Ja wbiłem poziom, pamiętam, widzowie, mamy... A, nie mamy jeszcze, na 22 będziemy mogli młynek pierdzielnąć. Ale będzie koks. Młynek jest totalnie gigas szefową umiejętnością. Efektowny jest i efektywny, tak jak już kiedyś mówiłem. Chociaż w walce chyba już za bardzo efektywności nie potrzebujemy. Mam takie wrażenie. Efektywności? Czy powiedziałem efektowności? Efektywności. Co robi ten bandyta? No zbagowany, chodź tu. Chodź, no. No kurczę. O, ała. Muszę mu tym, zatruję go i się nie będzie mógł ruszyć. Dobra, więc efekt... O, przyszedł, siemano. Mówiłem, że efektowności nie potrzebujemy. Efektywności nie potrzebujemy. Nie, w sumie ani tego i tego nie potrzebujemy. No ale tak czy siaki tak jest zajebisty. Nie no, będzie taki OP. Zgubiłem w ogóle ten wątek, co chciałem powiedzieć w głowie i teraz próbuję sobie go przypomnieć, gadając głupoty jakieś. Ale nie przypomniał mi się. No takie coś mądrego miałem do powiedzenia dla widza. Ale no wstałem dopiero, więc sam sobie muszę wybaczyć. Wybaczam sobie, elegancko było. Prawie mi się udało, wszystko by mi się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. I ten przeklęty pies. Siema. Nie ma kto się kryć, wariacie, bo już nie ma kumpli niestety. Spoko, ja też nie mam kumpli, sadek. Dobra, chodź podkręc. Lepiej nie być kumpli, niż mieć fałszywych ziomków. A? Albert Einstein. 1945. Swoją drogą, Albert Einstein już żył bardzo niedawno. To właściwie z 50 lat temu chyba jeszcze żył. Nie, 50 może nie. Ale 70 lat temu jeszcze żył. Powalone. A to się wito był Albert Einstein, dobra. O! Wiecie co, ja bym wytestował chociaż jeden raz, bo te walki zaczynają być przynajmniej dla mnie trochę nudne. Ja bym zrobił coś takiego, że użyłbym czarną krew. Jak oni mnie będą gryźli, to nie to powinni dostawać obrażenia. Poczekaj, weź mnie ugryź. Ugryź mnie? Oj. Ale to obrażenie to widzę. Takie średnie bym powiedział chyba. 80 dostał za ugryzienie mnie. Stuwa ty, to nie jest duże jednak. Ja się tu spodziewałem jakichś solidnych wyników. Utopce nie mogły porwać Nilsa w powietrze. Ślady syreny. Bardzo dużej syreny. O kurde. Samica? O, siema. Prawy sierpowy na dziurę. Przeszła ci ochota. Kurde, strasznie dużo tych utopców. I wkurza mnie to, że tak mało mi ten eliksir im zadaje. Tak się postarałem, żeby zrobić ten eliksir dla Vita i pomyślałem, że jak go użyjemy w końcu, to będzie giga OP. No a tu dupa. Stara niedźwiedzia skóra, dobra, tu jakiś syf jest ogólny. Ale i tak podnoszę, nawet syf. Bo później się przyda się, no mówię wam, widzowie. Będzie na co wydawać, więc każdy grosik tutaj w giereczce trzeba zbierać. Plus no, jak robię na przykład wiedźmińskie rzeczy, to nagle okazuje się, że z 5000 wywaliłem jakieś 4,5, więc właściwie jeden wiedźmiński set i ja już nie mam siana. To też swoją drogą. A mamy dużo mega życia. W sensie, jakiś tanki jesteśmy, mam wrażenie. Meluzyna, szalona i groźna pani głębin. Pewnie kiedyś oddawano jej tu cześć. Okej. Nie rozumiem. PPG. To co, to może ta... Leuzyna? Czy jak ona tam miała? To co, ona jest syreną? Dziwne ubarwienie łusek. To nie jest zwykła syrena. Takie same łuski jak na ołtarzu. O, to fak... Meluzyny nie wiął się z nikim. Pewnie Echidna żyła tak dawno. Dawno temu zapadła w hibernację, a teraz obudziła się i jest głodna. O, czyli to ta... Ta bogini, tak? O kurde. Miałem jakiś nowy wpis, tylko nie wiem jaki w sumie.
Na razie odpuszczę sobie jego czytanie. Zobaczmy, czy tutaj nie ma jakichś skrzynek może. No niestety. Ale jest tu jakieś wyjście na górę. Raczej wątpię, że nas daleko zaprowadzi, ale chodźmy. Nie lubię chodzić po jaskiniach, szczególnie z takiego samego początku. Bo muszę się rozgrzać, a w jaskini za bardzo nie ma co robić. Czy my tędy przyszliśmy? Chyba nie. Tu jest coś do zebrania. Schemat i list. Przeczytajmy ten list. Możecie sobie tutaj przeczytać. To jest odnośnie tam wiedźmińskich rzeczy. Blokuje mi nowe przejścia. Idziemy dalej. O kurde. Dobra, myślałem, że zginąłem. Ja chyba nie w tą za bardzo stronę idę. Cia, my stamtąd przyszliśmy na 90%. Dobra. Ale dobrze, że przy okazji tego tutaj poszedłem, bo inaczej bym nie zdobył Wiedźmińskiego schemaciku, więc spoko. Nie, gdzie my mamy iść? A może my mamy iść na... Kurwa, czy my mamy iść na zewnątrz? Nie do końca rozumiem. Szkoda, że ta mapa jest tak blisko, no zaraz mnie szlak trafi. Chyba mamy iść na zewnątrz. A tu jest zewnątrz? Chyba tak. Siema, utopce. Ale jesteście kurwa takie boby. Jo, cię kręca. Co są one takie słabe, ty? Poziom trudności mi się zmienił? Czemu one mnie tak mało biją? Znaczy to dobrze, żeby nie było, zajebiście w sumie. Ale nie wiem czemu w sumie. A dziwny efekt jest tego kota. Woda wygląda, jakby była w jakości 180p. Tu jest ten, ślady mogę zbadać, chyba nie mogę. A popodnośmy, tylko jeden mózg utopca? No nie jest to dużo, a ja bym potrzebował jakieś wątroby i tak dalej. I przede wszystkim naprawmy zbroję, jak już mamy chwilę spokoju. Pokaż tą zbroję, one są pewnie mocno zepsute, no właśnie. Bo ja dawno nie naprawiłem i mimo tego, że jest tak mega giga zepsute, to i tak mega giga tu zadajemy damage'a. To ile naprawy? 90? O kurde. To nie, to chcemy to 40. Akceptuj. Tutaj chcemy coś naprawić? No możemy 15-aka. Tutaj też możemy 15-aka jakiegoś takiego sportowego. Tutaj też. Mieczyki? No, mieczyki też możemy 15-aki. 15% naprawia uszkodzonych tych i 15% tutaj, cyk. Dobra. Tak, żeby na pewno mieć wszystko na maksa. Zapisujemy, nie mogę zapisać stanu rozgrywki. Najgorzej, że mamy tego kota, więc ja bym teraz ekwipunek na szybko. I walniemy sobie naszą otrutkę. Usuwa zatrucia, pyk. Dobra, git. Siemano. To ten ukochany jest? To pewnie Nils. Jakieś stworzenie upuściło go z dużej wysokości. A więc Brit nie kłamała. Ty. To te, przecież my nie musimy zabijać tej syreny tak w sumie. My mieliśmy tylko znaleźć, co się stało z tym ziomem. Ale chyba nie mamy wyjścia, musimy się bronić. Meluzyna. No to masz, na dziurę, chodź tu. O kurde, nie spada jak mu uderzę. O kurde. A nie spada, ty. Ciekawe bardzo. Dobra, to może po prostu na odległość rozdupcymy. Siema. Ale ciężki pojedynek jest, co? Kurde, mam tych bełtów strasznie dużo, ale do czapy te bełty. Wow. Tak, chyba w ogóle tak to je mamy pokonać. Tak jest chyba napisane ten bosik. Dobra, poczekamy na atak i zrobimy unik. Amo. Jebać. Wow. Może weźmy jakieś lepsze bełty, tylko ja nie wiem, które bełty będą najlepsze. Weźmy te, co zadają najwięcej obrażeń, bo przecież będę ją wykańczać 10 lat. Dobra, te są najlepsze, tylko mam ich tylko 13, a potem które będą najlepsze? 5, 7, 7, 9, czyli z tępym końcem. O kurde, nie mam żadnych fajnych bełcików. Dobra, tych mamy tylko 13. Chyba będzie trzeba znaleźć jakiś lepszy sposób niż jej zabijanie w powietrzu, bo to trwa 10 lat. Jakieś pomysły? Dobra, mam taktyczny pomysł, widzowie. Czas zaimplikować go w życie. Ona atakuje jej pierdolny Indy.
A już nie mam tego, dobra, nie mam już kurczę adrenaliny. Czekaj, muszę się naładować. Dobra. I teraz czekamy na Smulsa i my pa. O, nie pyknie tak. Ty zatruła mnie. O kurde ty, dobra, 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 bo ja sobie tak pozwalam na trochę. O kurde. Chilluj bombę. Którymi ja walę tymi zwykłymi bełtami, nie chcemy, chcemy takimi. Proszę mnie nie atakować. O kurde. O! Dobra, no przynajmniej jest jakaś inna mechanika bossa, tak? W sensie... W końcu nie jest tak, że tylko i wyłącznie... bijemy się z takim samym bossem, który ma taką samą mechanikę, jak wszystkie inne praktycznie... podobne do niego potwory, tylko w końcu się coś dzieje innego. Pierwszy raz widzę, żebym strzelał potwora w niebie, a on nie jest w stanie spojrzeć na ziemię, więc to jest spoko. Tylko trochę nudne było, ale spoko, że jakaś nowa mechanika. Siema, ej, daj mi podnieść jakieś rzeczy z ciebie. Nie mogę? No co ty gadasz? O kurde, zaczekaj! Mój lud. A i dupa. Ale chyba ona i tak nie miała tego. Nic ciekawego przy sobie. To co ja mam tutaj poznajdować? Floreny. No nie jest to najlepsza zapłata. A tu jest ludzik z niej, tak? O kurde. No dobra. Kosmyk włosów jakiś mamy. Niektórzy mają fetysz chyba, wąchanie włosów. Super dziwne. Oczywiście nie oceniam. Ja tu jestem otwarty. I tu jest coś do przeszukania, czy też wywąchania. Nie wiem co tu, spróbowania, polizania, ale... Halo. Nie, to... A, mam odebrać nagrodę, dobra, czyli to jest tylko tego. To było jakieś tam do śledzenia i wyśledzenia, gdzie ona jest. No dobra, no to chyba udamy się... Którędy? O kurde, ja bym się udał tędy i wybrzeżem po prostu, ale... Nie wiem, czy to jest w sumie tak rozsądny pomysł, jak mi się wydawało w mojej głowie. Ale chyba będzie najszybciej, na skróty, na szagę tak zwaną. Chodź, Gerward. Dawaj, dasz rady, jesteśmy kurwa wspinaczami alpejskimi. Pół gry przyszedłem tak na tym. O kurde, ty! Dobra, na razie panowie. O, żyjemy jednak. Dobra. Ale tu musi być lodowata woda i ociekrinca. Poszedłbym sobie na tego. Na morsowanie, a szczególnie właśnie w takim klimaciku, nie? Takim, jak to się nazywa? Islandzkim, o. W sensie Islandia się nazywa ta wyspa. Zajebista, co ma. Mega wszystkie takie ładne, niesamowite góry. W ogóle Islandia była często używana właśnie do kręcenia różnych filmów. Bo ona jest tak niesamowicie wygląda, no nie jest? Nie, wygląda jak normalnie, jak kurde z tego. Jak z kosmosu. Że większość filmów, które były tam. Większość filmów, które opowiadałem właśnie o. O różnych tam innych światach i tak dalej, różne fantazy i science fiction, to były właśnie na Grenlandii. Nie Grenlandii, tylko Islandii. Chociaż na Grenlandii pewnie też kręcone. A i ciekawostkę mogę wam powiedzieć, czyli. Green to znaczy zielony, a land to znaczy, no land, nie? Czyli jakby ziemia, nie? I śmieszne jest to, że Islandię, znaczy inaczej, Grenlandia to jest to wielkie białe coś, gdzie nie ma praktycznie ziemi, tylko i wyłącznie jest śnieg i lód, to nazwali to Greenlandią, czyli zielonym landem. Zielonym... Nie wiem jak to po polsku, Greenlandią nazwali, a Islandię zamiast nazwać Greenlandią, nazwali Islandią. Dobra, mam nadzieję, że każdy zrozumiał. Kto zna angielski, skumał o co chodzi. A kto nie, to pomylili się. To odwrotnie powinno być. Islandia powinna być Grenlandią, a Grenlandia Islandią. Bo w takim wypadku to nie ma najmniejszego sensu, co oni zrobili. W jaskiniach na wybrzeżu. Ktoś przetrolował trochę. Była twarda, ale zabiłem ją.
A więc Brit mówiła prawdę. Nilsa porwał potwór. I zabił go. Ciało jest w jaskiniach. Będę musiał po nie pójść. Powiesz Brit, co stało się z jej narzeczonym? Sam jej powiedz? No dobra, powiem jej. Porozmawiam z nią, chociaż tyle jej się należy. Strasznie mi głupio, że nie wierzyłem własnej siostrze. Weź to, zapracowałeś na nagrodę. Dziętki. Bywaj. Nie no, 20 minut mi to zajęło? Nie no, ja przecież mi... Nie no, to mi tak szybko dzisiaj czas leci. Ja myślałem, że minęło dosłownie z 3 minutki, no. Przysięgam wam, ja mówię, z 5 minut się wyrobiliśmy normalnie w misję, nie? 20 minut już minęło? Ile, wiecie ile to jest 20 minut? Czy to jest niemożliwe? Że ja dopiero co wszedłem do jaskini, opowiedziałem o tej Islandii, Grenlandii i co? Już 20 minut? Co jest grane w ogóle? Mega szybko czas leci, ale to dobrze, czas szybko leci, jak świetnie się bawimy. A ja się dzisiaj bawię wybornie. Muszę z tobą porozmawiać. Wybornym towarzystwie widzów. Twój narzeczony nie żyje, porwała go i zabiła Echidna. Yes. Wiem, że to ci go nie zwróci, ale pomściłem jego śmierć i zabiłem potwora. A tak miał flaki wyprut. Wiedziałam, że nie nadałby się do tej roboty. I dlatego ślubuję być mu wierną po kres moich dni. Weź, nie ma tego dużo, ale chcę, żebyś przyjął to złoto. A pewnie, dziękuję. Nie no. Dziękuję, ale nie przyjmę od ciebie zapłaty. Już dostaliśmy. Nie obrażaj mnie. O, przepraszam. Nie zrozumiałaś. Są rzeczy, za które nawet wiedźmin nie powinien brać zapłaty. Dobra, dawaj jednak. A ile tego było? Bo jakbym tak... Na nos to tam z 20 koron. Wyczułem, ale no mogłem źle wyczuć, a co jakbyśmy tysiaka dostali, a ja tak o... Nie potrzebuję pieniędzy. No sianem nie jest, kurde, dobrze, jest krucho to szczerze mówiąc, co bym mogłem wziąć. No jakoś tak dzisiaj mam dzień chyba, kurwa, dobroci. Dla zwykłych tutaj śmiertelników. Dobra, no to wykonajmy zlecenie pijak z Oxenfurtu. Czas udać się z powrotem na kontynent. Wykonamy to zlecenie, a później zajmiemy się zadaniami pobocznymi. Złe wieści, smutna historia, no i potem lecimy z wątkiem głównym. No i pewnie zakończymy sobie odcinek, bo jeżeli już minęło 20 minut, to wątpię, że zdążymy wykonać te wszystkie misje w tym jednym dzisiejszym odcinku. Nie mam narzeczonej. Takimi mieczykami to sobie można najpierw zebrać. Moją narzeczoną jest moja praca. Nowigrad. Gdzie lecimy? A, do Oxenfurtu, no tak. Wyobraźcie sobie, że misja pijak w Oxenfurcie jest w Oxenfurcie. A ja tak. Gdzie idziemy? Dobra, zatrzymuję wam, bo tutaj będzie się wczytywać długo. Dobra, na miejscu, witam w Oxenfurcie. Przeczytajmy sobie może w ogóle tego. Background tej historii. Uniwersyteckie miasto Oxenfurt. Kto go nie widział, ten niech żałuje. Czułem się tam dobrze, ale pamiętam czasy, kiedy na mieszkańców padł blady strach. Wszystko za sprawą tajemniczego mordercy, który grasował w okolicy oksenfurskich karczm. Geralt przyjął zlecenie wyjaśnienia sprawy. Instynkt podpowiadał mu, że sprawcą nie jest człowiek. O! Spoiler! Ale nam zajebali spoilera, ty. No dobra. Ale w sumie taki ciekawy spoiler, takie... Czyli będzie ciekawie, czyli to niezwykły ziomuś, tylko coś się tutaj zadzieje. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem coś takiego. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków. Najpierw porozmawiajmy o wysokości tak. Nagrody. Trochę w nie... Jak się spiszesz, nie będziesz narzekał. Redańska armia to nie banda obdartusów. Oj. Nie stać na wynajęcie wiedźmina. Powiedzmy, że się zgodzimy. Dobra, tak mówiąc, że nie jesteście banda obdartusów, to 380, 70 to jest kurwa minimalna stawka. O!
Rozumiem, że każdy fach powinien być dobrze wynagradzany, ale przesadziłeś. Nie mamy tyle pieniędzy. No, kurczę, to... No to chyba jednak obdartusy, co? Dosyć. Otrzymasz najmniejszą zapłatę. A jak ci się nie podoba, to fora ze dwora. I tak zrobię. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. A mówię, że nie są obdartusami. Widzicie? Nie wolno ufać ludziom na słowa. Jacyś świadkowie? Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te to chyba najważniejsze jest. Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Dobra. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę debil. Będę wiedział, jaki potwór ich zabił. No właśnie. Zapytaj naszego konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. No, już były problemy z nagrodą, więc nie ufałbym mu. No to chodźmy do karczmy w Oxenfurcie. Czy to jakaś nowa karczma? Raczej pewnie już tam byłem, skoro to karczma. Ja tu odwiedziłem wszystkie karczmy w mieście. Ale kto wie, może ma jakieś nowe karty. Może tutaj byliśmy przed Reduxem, jak wygrałem, więc chętnie bym zobaczył jego towary. Mam już ten przedmiot, no i mam już ten przedmiot, ale i tak pokupuję, czemu nie. Nie wiem, czy się to ostatecznie dodaje do mojej talii, czy nie, ale... O! Może postawisz butelkę ofierze bestii? Pewnie, że nie. A chyba, że jak opowie, najpierw. Chyba, że nie pamiętam. No. Nie dam rady. Tak właśnie kurwa myślałem. Trzymaj. I nie skończymy rozmawiać, wolałbym, żebyś była trzeźwa. Tak. Później możesz kupić swoją butelkę. Niech będzie. Wychodziłam wtedy z karczmy. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. Skąd pewność? Po prostu wiem. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Pamiętam! Mi nie wierzysz? Pierdol się. Pamiętam tą misję. Kurde, pijak z Oxenfurtu, pamiętam, tylko nie pamiętam. A my tu jeszcze będziemy, kurczę, kiedyś przyjdziemy w sumie chyba do tej karczmy. Pamiętam tą misję i pamiętam, że będziemy musieli zrobić w niej coś takiego, że... Będziemy musieli się... A nie wiem, czy chcę spoilerować. A to mały spoiler, najebać. Znoszona bransoleta. Pod pozłotą widać srebro. Za duża na kobiecą rękę. Raczej słyszę jakiegoś potwora. Co to za dźwięki? Gdzieś zombiaka. Chyba, że to jakiś menel, chłopie. Spotka się z medykiem? A to co, to koniec? Poszlak? Bransoleta to jest wszystko, co mamy? Tylko nie pamiętam, kurde, zakończenie tej misji, ale... Ale pamiętam, że była bardzo ciekawa, także... Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo spoko misja, tylko nie pamiętam, o co w niej chodziło, więc a to może i lepiej, razem będziecie widzieli moją reakcję i razem zagramy po raz pierwszy, no po raz drugi, ale nie pamiętam, więc tak jakby... Zamierzasz przeprowadzić autopsję? Jakbym grał pierwszy raz. A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę, jak inomolny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Pierwsza sprawa. Gość jak tego, jak ten wampir brzmi. Druga sprawa jest medykiem, jak nam ten wampir. Trzecia sprawa, zasłonili mu twarz, bo ma pewnie model twarzy tamtego wampira. Tak szczerze mówiąc. Dobra, dzięki. A my już zdążyliśmy tego wampira zabić. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku. Ma ślady to nie w naszej. Wampir ssał jego krew. Kurwa, może to jednak on, ty. W sumie. Ale jajca. A tu co to jest? Co to kurwa jest?
Czemu tu masz jakieś czaszki? Co to jest, mielarka kurwa ludzi? Co to jest? Halo? Wino z ludzi robi? Uwięzienie wampira i mocna woń alkoholu, jak poprzednio. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to kataka. Wampir lubi krew pijanej. To jest sposób, żeby go zwabić. Mówiłem, widzowie. Mamy jakiś nowy wpis bestiariuszy. To był jakiś... No właśnie, nie pamiętam, co to było, ale wiem, że znajdziemy to pewnie w tych wampirach. Czekajcie, istoty magiczne. Nie, hybrydy. Potrzebujemy gdzieś tu sekcji wampiry. Mamy taką sekcję tutaj? Powinny gdzieś być. Gdzie jest? Wampiry. Gael, wbrew temu, co powszechnie sądzi, potwory nie są jednakie. Sorry, widzowie. Wysokoprocentowa dieta najwyraźniej służyła wampirowi. Był bowiem niezwykle silny, szybko regenerował utracone zdrowie. Jego pozory wywoływały silne krwawienie. Jakby tego wszystkiego było mało, potrafił rozmyć się w powietrzu. Okej. Okay. No i tutaj podpowiedzi dalsze, że możemy tutaj użyć znaku Quen. No ale to już wiemy. Po tylu godzinach Jereczki to już pamiętamy, że możemy tego użyć. No i przyda się na niego właśnie wyśmienita bomba dwimerytowa, bo to sprawia, że on się nie może chyba przemieniać jakoś tam, czy tam znikać. No nie wiem, co dokładnie, ale coś sprawia i coś utrudnia właśnie różnym potworom przemianę chyba. Gdzie tu jest to wejście? Gdzieś tutaj. Siemano, witam, cześć. Słuchaj. Pamiętam cię. Co podać? Tak, i pytaj, ja pamiętam, że żaków nie wpuszczasz. I gołowący. Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Żadne z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Ty, no to my... Polewaj. Kubek ma być cały czas pełny. O kurde, my więcej zapłacimy za to zlecenie, czy dostaniemy siana, może bym negocjował jak osioł. Ty, czyli Wiedźmina da się najebać, tylko pewnie strasznie wolno mu to najebywanie idzie. Siemano. Pierwsza panna z Wichowaro, zawsze rada iść na siano. Druga panna z Wichowaro, sam tylko rano. Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? O! Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płać i nie gadaj! Nie no, ty chyba zgłupiałeś do reszty, kurwa. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Próbować zawsze możecie. Plus dla Radowida to ja kurwa pracuję. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpieg. Czy na nim pracowałem przez chwilę? Z Wiedźmina byłby taki szpieg jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki. Przyjął. Ale jednak co, już nie jesteśmy najebani? A jesteśmy. Tylko tak... Średnio byliśmy przed chwilą, co jest? A to może my udajemy? Nie wiem co w sumie. Może aż tak najebani nie jesteśmy, tylko trochę. Trochę buja. Ej, w sumie to jest dobry efekt najebania się. W sumie tak wygląda życie, jak jesteś najebany, nie? No. Znaczy bez tego efektu tej mgły takiej, ale jeżeli pominiemy te że Wiedźmina witać potrójnie, no to tak to mniej więcej w sumie wygląda, nie? Idziesz i taki... Kurwa, próbujesz... Panna nie ma zasad, zawsze łasala, kutasa. Albo jak idziesz spać, to jest zawsze najgorzej. Wtedy jest najgorzej, wtedy jest taka kurwa... Taka jest, chłopie, tego. Taka jest... Tak jest, chłopie, bujanina, jak na statku jakimś. No zawsze, jak idzie spać nawalony, to mniej więcej tak to wygląda, nie wiem czemu, ale zawsze to tak jest. To nie lubię najbardziej, po prostu nie da się kurwa spać wtedy.
Obie jesteś na statku morskim i nie wiesz, co się dzieje. Prawo, lewo, kurwa, jakieś dziwne rzeczy się strasznie dzieją. Ale ja na Valorze na szczęście nie jestem często, tak powiedzmy raz na pół roku. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. O kurde, nawaleni? Siema, Gael. Co za smak. O kurde, i lubisz biżuterię, widzę. A czemu nie mogę teraz rzucić petardy? A czemu nie mogę petard sobie rzucać? Ej, ja bym chciał petardę rzucić, halo. A, bo tutaj chyba nie odbędzie się walka. On mi srutnął. Gdzie jest ten przeklęty katakan? Od razu wytrzeźwiliśmy, widzę. Czyli tam, do przodu gonimy. Słyszę go. Słyszę, słyszę, no. Kurwa, z takiej odległości ja słyszę? Dałeś tu rzeczy? Gdy poszedł. Nie wiem, ale jest tu srebrny czajnik. Słyszę go. To jest istotniejsza sprawa niż ten katakan. W końcu za katakana mi tak dobrze nie płacą, jak za srebrny czajnik. Gdzie on był? Gdzieś po lewo. Dobra, w dom, do domku. Czyli tutaj będę mógł używać tych petard, tak? Chyba. Kieruję się do chatki nad rzeką. Witam serdecznie. Proszę otworzyć. Potrzebuję klucza, nie mogę. Tutaj jest jakaś skrzyneczka porządna. O, świetnie, a w niej świeca. Elegancko, kurwa. Jak tu wejść? A, po drabinie. Oj, w środku będziemy się bili. Nie będę mógł wycofać się z pola walki. No dobra. I od razu bombę, kurwa. Wydupca i mnie nie wkurwę. Ja się nie mogę, bo jest. Bo jest kurczę zamknięte niestety. Dobra, teraz masz przewalone, bo się chyba nie będziesz mógł przemieniać niewidocznego. Czy więcej obrażeń dostajesz? Nie wiem. Ale na pewno coś ci będzie zaraz chyba. No tak, na 90%. Tylko żebym się nie wywalił. Stop, może Cold i Grom. Tak dla pewności. Po robocie, dzięki. Nie trzeba było tego używać, bo on przecież umarł od tego, od praktycznie wykrwawienia, które mam nałożone na miecz i od chyba zatrucia, które mam nałożone na... Znaczy, mam umiejętność wykupioną, że jeżeli mam użyty olej, no to... To zatruwa się nasz przeciwnik, wtedy jest tam ileś procent szans na zatrucie. Trzeba posprzedawać te wszystkie miecze, kurde. Tygierę mi wywaliło. Siema widzowie, wracamy. Idziemy oddać i odebrać nagrodę. Oddać zlecenie i odebrać nagrodę za naszego tego katakana, czy co to tam było. Ja bym chciał sobie podmienić, no właśnie, bo ja mam tego trofeum pewnie katakana. Co daje mi to trofeum? Doświadczenie za cios kończący. O, dodatkowe złoto, no ale to i to trofeum, i to trofeum daje dodatkowe złoto. Ale to jest warte 150, a to 50. No to tamto sprzedamy, wiadomo. A to załóżmy. I chcemy jak najszybciej wbić poziom, żebym mógł kurczę w końcu młynek robić, śmigło na widza. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. W mieście grasował katakan. Prawdę mówisz? A co to takiego ten cały katakan? Wampir wyższy. Bardzo ciekawy przypadek. Z jakiego powodu takie bydle może być ciekawe? Zdradzał zamiłowanie do alkoholu i miał niezwykle rozbuchane ego. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. Bywaj. Dobra, misja wykonana. Sporo doświadczenia chyba dostaliśmy. Z 250 to jest całkiem dużo. Więcej wiedźmińskich zleceń nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie nie żałuję akurat, bo były zajebiste. No to co, wykonajmy złe wieści. A, nie możemy wykonać złych wieści, bo tutaj musimy udać się do Kertrolde, tam mamy zamkniętą bramę. Więc o wysoką stawkę. A, to jest turniej Gwinta. Kurde, nie wiem, czy my chcemy zrobić nie teraz turniej Gwinta. To musimy zacząć jakimś jednym odcinkiem cały, bo ja wiem, że ten turniej Gwinta trwa strasznie długo. W sensie, no 40 minut myślę, będziemy musieli poświęcić. Więc wykonajmy smutną historię braci Guzbard. W czasie swych podróży Geralt często natkał się na ciekawe postacie. Tym razem poznał niejakiego Django Freta
obieży świata i łowcę nagród, który był właśnie na tropie groźnych przestępców. Bracia Guzbard, bo o nich mowa, byli poszukiwani za liczne przestępstwa, a za ich głowy wyznaczono wysoką nagrodę. Według informacji Freda mogli przebywać na południu Arskellige. No to co? Idziemy znaleźć tutaj tych braci. A skoro to smutna historia, no to pewnie nie będzie to zwykła misa, w której będziemy musieli zabić złoczyńców, odciąć im głowy i przynieść do łowcy nagród. Tylko coś czuję, że może tu być zdziebko ciekawiej niż zazwyczaj. O kurde ty, to jest w tym miejscu, gdzie my mieliśmy przed chwilą chyba zlecenie? Czy to nie to miejsce? Jakaś grota jest tutaj. No dobra, udajmy się tu, nie wiem co to jest w sumie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak, to jest ta grota, w której my byliśmy chyba. I zabiliśmy tą syrenę, tak mi się wydaje. Odszukaj braci. No dobra, to ja mam ich w środku szukać, kurwa, na zewnątrz? Ja nie wiem do końca, gdzie ja mam ich szukać, ty. Wydaje mi się, że w środku, prawda? Ale kurwa, nie jestem pewny. Chociaż przecież w środku byliśmy przed chwilą, więc nie wiem, czy tutaj. Chyba, że to inna grota. Wszystkie groty wyglądają tak samo. No może aż tak bym nie generalizował, ale bardzo podobnie wyglądają. Ciężko się zorientować, który dziursko jest kogo. Po zapachu, ale przez monitor nie czujemy. Wyobrażacie sobie, jak będzie technologia, w której będziesz mógł poczuć zapach z tego? Z monitora? Albo dotknąć z monitora? Na przykład, kurde, nie wiem. Albo będziesz miał taki strój i wiecie, jak będziesz szedł i będziesz dotykał chłopie ściany i będziesz czuł to, nie? Pojebane, o witam! Znowu się spotykamy. To ja. Zmieniłeś zdanie? A, tak. Zapomnijmy razem na braci Grosbar. Dla ciebie to będzie łatwy grosz. A to my razem, tak? No dobra. Zgoda, możemy ich poszukać. Czemu nie w sumie? Świetnie. W takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad, powinni być niedaleko. No dobra. Przy okazji popodnosimy sobie, kurde, nie ten przycisk na podnoszenie z Tarkowa. A swoją drogą w Tarkowie wydaje mi się, że na 90% znalazłem przyczynę mojej niskiej ilości FPS-ów, jest to, słuchajcie, RAM. Bo ziomuś, z którym grałem, miał bardzo podobny setupik do mojego i miał więcej FPS-ów i jedyne co go... i dużo więcej, ja miałem 40, on miał 120 i jedyna rzecz, która nas różniła między sobą, to był RAM. Także wydaje mi się, że RAM jest tutaj przyczyną. Dobra, miecz srebrny, może nie srebrny, tylko stalowy. No i przyjmujemy ciosy za niego, żeby on się nie wyjebał, bo wtedy mi nie zapłaci, obawiam się. O kurde, to cały, to są trojaczki? Ci bracia? O kurde, ty, ja się za wywalę. Tyk, cyk, cyk. Dobra, uniki. A, jeszcze muszę coś zjeść, o. Surowe mięso chyba średnie, ale lepszy ryc niż nic. Tyk. Dobra. Na chillku. Trochę tanki był ten nasz ziomo, więc kituwa. Nieźle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem. Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy. Bywaj. No to mogłaby być ciekawa przygoda, gdybyśmy z nim poszli. A nie, to nie jest Django, to jest Diego. Ale Django brzmi fajny. Ta, trzeba. Wiedźmiński cech tego, niedźwiedzia, poszman. To jest to, co miałem szukać właśnie, poza odcinkiem, tylko mi się nie chciało, bo byłem zbyt leniwy. Nie no, nie byłem zbyt, no też trochę byłem zbyt leniwy, po prostu mi się w sumie nie chciało. Jednocześnie też mówiłem, no tak jak mówię, że... że jeżeli nie nagrywam odcinków, to czuję mi się, że... to czuję, że marnuję czas, więc... nie lubię grać poza odcinkami w różne gry. Raczej lubię na odcinkach. Wywalmy te miecze, bo one są takie średnie i zamieńmy te miecze na tutaj kamienie, glifowe kamienie? Glificzne? Kamienie runiczne chyba, o. Glificzne, ty. Niezły gagatek. No dobra, to była dość prosta misja. Nie wiem, czy to było na pewno to miejsce, w którym my byliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że chyba nie. Albo tak? Może tak, tylko jakby zablokowała się jakaś ściana poszczególna? Kurde, nie wiem. Mamy 44 minuty odcinka. Wykonałbym jeszcze jakąś misję poboczną. Natomiast misji pobocznej już nie mamy, a wątku główny zahaczać teraz? No dobra, no udajmy się do portu nieopodal Kertrolde, no. Czemu by nie? Mamy 44 minuty, czyli
Gdzie idę? Bo szukam znacznika jakiejś szybkiej podróży, a to tam jest. Czyli mamy jeszcze jakieś solidne 15-20 minut na to, żeby wykonać w sumie misję główną. Może coś ciekawego się wydarzy, coś pogadają. Spotkamy Yennefer, spotkamy Triss, spotkamy kogoś tam, nie wiem. Chyba tutaj spotkamy Yennefer. Oczywiście do Yennefer. Czujemy coś? Nie no, Team Triss Merigold, proste. Ale to i tak ziomuwa, nie? Nasza. Tak czy siak będzie to chyba miłe spotkanie. O, tu jest jakiś wykrzyknik. O, o. Co się stało? Wybacz, że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. Co się dzieje? O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Bardzo mi przykro i... Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. No dobra. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jakie idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Bonner? Bonner to po angielsku namiocik. Wiadomo. No nic, dobra. W sumie pewnie przepierdoliłem Pitos. I on się tak nazywa. Ale co tam? Może czeka nas jakaś ciekawa interakcja. Co to jest za syf? Halo, przepraszam, kurwa. Posuwa, ty. Co tu się dzieje? No, wypierdalaj. Cefito idzie. Och, ktoś zmarł. Zmarł. Stary Alcrate? Chyba tak. Dziadzio. Musisz, dziecko. O, myszoworot, niego zajebistą kartę można wygrać. Oszman. A to dlatego mieliśmy myszowora tutaj w porcie zaznaczonego i chciałem od niego kartę wygrać. Do racji akurat. Siemano. My kumple chyba, nie? Chyba tak, no. Fajna była ta tradycja, gdzie właśnie wikingowe rzeczy to szaleństwo. Kładli i podpalali. Taka to wszystko. Młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łoże dzieli. Milczcie! To jej decyzja. Ja. O co chodzi? Ona idzie tam spłonąć razem... Ja, ona idzie tam spłonąć razem z tym ziomem? Nie, dobra, jednak debilne to. Chyba tak nie było normalnie w wikingach, nie? Nie no, na pewno nie. To ono spłonie żywcem, czy od razu dostanie strzałę? A nie. Monka giga, ty. Debile. O, siema. Pięknie wyglądasz. O kurwa. Dziękuję. Miło. Prosto do rzeczy. Konkretny o, zawodnik. Szanowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach
Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. Ogłuślasz, poszmal. To będzie dobry czas. Siema, nowy tytuł? Znałeś Brana? Pięknie pachniesz, znałeś Brana? Znałeś Brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. A co, szmulec jaki? Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem ja tak, to królowej. Szmulec jaki? Pożegnaliśmy Brana. Tak mi się wydaje, że to jest królowa. Jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tirsach. Jadła i picia nie zabraknie. A może ja bym tak został szefem? Chyba się nie da. Tadek. Uważają się za godnych korony. Kurde, no co mi się chce tak spać? Ja przecież wstałem dopiero, powinienem być pełny energii. Sorry, widzę, że uderzyłem w mikro. Zechcesz towarzyszyć mi na uczy, nie mam ochoty iść. Chcecie stąd zabrać i spędzić czas tylko z tobą? Pierdolę tam. Zechcesz mi towarzyszyć na uczcie? Zechcę. No i koks. Uczty na Skellige są przewidywalne. Pijaństwo, przechwałki, mordobicie. Nie to, co bankiety w gronie czarodziejów. Już mi się podoba. I też przyjęcie na talent. I Wiedźmanowi też jak chyba. Jak mogłabym zapomnieć, skoro ty tam byłeś. Pamiętam też, co było po bankiecie. No bo czytasz w moich myślach? Nie czytaj w moich myślach. Masz coś do ukrycia? Nie lubisz tajemnic? No to by było przejebane, ja bym zawsze o najgorszych rzeczach myślał. Najgorszy. Jakby było, ktoś miał taką umiejętność czytania w tych myślach, to mi zaraz najgorszy syf przychodzi do głowy. Momentalnie, nie? Nawet nie, że mój najgorszy syf, tylko jakby wszystko, co jest najgorsze, sobie wyobrażam. Nie wiem, czy tak to działa. Dowiedziałeś się czegoś w Velen? Odwrotnie, zawsze tak mam. O, czyli pogadanka. Jeśli chodzi o Nowigrad. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A to jest w ogóle alternatywny chyba strój dla Yennefer, tak mi się wydaje. Chociaż... Chociaż chyba dla Yennefer jest akurat taki, jaki był. Rozejrzałem się po Velen. Zwykłe. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona. Ale Ciri ma alternatywne i Triss. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziej. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Art Skellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać te anomalie. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Kurwa, no trzeba będzie Myszowora... A niestety on miał jakąś fajną kartę, chyba że będzie miał tą kartę przy sobie, poszman. Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Mnie nogi bolą, bo trening dług zrobiłem i ociek ręc. Nie da się chodzić. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać. Nawet jak przekładam tylko nogi z takiej pozycji, wiecie, siedzącej, no taką, to... Umrzeć można. Ale nie, to w sumie przyjemne jest akurat. Ci zbadać tej anomalii. O. Powiedzmy, że doszło tak przyjemne. Do różnicy zdań. Duże i głośne. Spójrz, Krach. Biały wilk. Witaj, Krachu.
Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Na uczcie będę miała na sobie czerni biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich polowań. Wiem. Wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krak. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Już ukradliśmy te stroje. Swoją drogą. Mówiłem, że nam się do czegoś przydadzą, dlatego schowałem je z tego, co pamiętam, do skrzyni, bo nie chciałem ich sprzedawać, bo wiedziałem, że właśnie będą do czegoś giga potrzebne. W innym wypadku bym teraz zapierdalał prawo-lewo i nie wiedział, chłopie, skąd ogarnąć te stroje, nie? Mamy 55 minut, więc chodźmy tam jeszcze, ale no za dużo już dzisiaj fabularnie nie zrobimy. Może z kupcem możemy zagrać w karty. A, nie możemy niestety. Pokaż mi swoje towary. Ale towarsy może jakieś? Mapy masz, ale przeczytane już przeze mnie. Sztaby, dwie merytowe, to na razie sobie odpuścimy. O kurde, nie ten... Sorry panowie, nie ten przycisk. Przed chwilą grałem też w Gothica jednocześnie. Tam na Q i E się prawo-lewo chodzi. No, za dużo gier po prostu. Mega giga dużo gier. Tarkov, Wiedźmin, Minecraft i pieprzony tego. Pieprzony Gothic. Nie da się ogarnąć tego sterowania wszystkich tych gier. A na jakiś czas się pomylę. Mogę zagrać w karty. Pokaż mi swoje towary. A byłem tu wcześniej, to nikt kurde nie chciał grać. Teraz wszyscy chcą. No dobra, zagrajmy w takim razie w karty. No tak, trzeba się przygotować pod turniej Gwinta, widzowie. O kurde, także musimy, no... Zagrajmy w karty. Musimy zobaczyć, która talia jest najmocniejsza, tak szczerze mówiąc. Także wypadałoby zagrać z Coyotel. Nic już w tym odcinku, jak coś nie będziemy robić, ewentualnie się ubierzemy. Więc teraz do końca gramy Gwinta, no i trzeba ogarnąć te karty, tak szczerze mówiąc. Nie, spróbujmy może z Coyotel, dawno nie graliśmy. Skojatel, więc grajmy, tylko które byśmy chcieli dowódcę. Wydaje mi się, że ukryte moce w potężniejszej jednostki na linii dalekiego zasięgu byśmy wybrali tą kartę. I teraz tak, szpiegów zostawiamy, hewakarskie wsparcie elo, ty też elo, chociaż może ty zostaniesz. Ty jesteś jakimś potworem, więc w sumie możesz się chyba zamienić. Ty też jesteś potworem. No teraz jest właśnie pytanie, czy my gramy, szczerze mówiąc, pod... bo mamy kilka opcji, to znaczy możemy zagrać Skojatel pod te niskie jednostki, które będą się łączyć razem i jeszcze będziemy boostować. Ewentualnie możemy zagrać pod jednostki solidne. No ale wtedy te małe jednostki by trzeba było wyrzucić, mi się wydaje. Znisz najsilniejszą jednostkę bliskiego twojego wsparcia przeciwnika. No też fajne, to jest fajne, to wszystko jest zajebiste, nie? Naprawdę wszystkie tu karty są bardzo fajne. A ty co przywołujesz? Przywołuję rekruta brygady. Rekrut brygady. Brygada? To ty? To ty jesteś brygada, o kurde. I od się kręca. Krasnoludzki wóz bojowy. Przywołuję krasnoludzkiego najemnika. Czym jest kurwa krasnoludzki najemnik? Jezusie nazarejski. Powalona jest ta talia, a ty też coś przywołujesz. Tylko nawet nie wiem co, dok. Też cię wezmę, ty też coś przywołujesz. Obrońcę Mahakamu. I o cię gryca. Ale to może być naprawdę dobra talia, nie? Tylko zanim ja się zorientuję, co tu się dzieje, nie? To jest tragedia. Ta też przywołuje jakieś karty, to coś robi. Dobra, dodajesz wszystko, kurwa, na oślep, nie? Najwyżej wywalimy, bo to nie ma opcji, że ja skumam to, co tu się dzieje, nie? Jest katastrofa, nie? Jeszcze grzyby by się przydało. Dobra, mamy 45 kart w talii. Jest katastrofa. W sensie syf straszny. No, bo ja nie wiem co tu się dzieje, no ale spróbujmy zagrać, spróbujmy to jakoś rozegrać. Eskiela byśmy wywalili, okej. Ty co robisz? No nie wiem, nie ten przycisk klikłem.
On gra z kim? Cyrillą? Fałszywą Cyrillą. Wybierz kartę ze stosu kart odrzuconych twojego przeciwnika. Fajne. Fajna umiejętność. Ciebie rzucę? Siema. Nie wiem. Nie, ale mamy chyba, z kojotelek mamy najwięcej chyba kart, ale... Ale ja kurwa nie wiem co tu się dzieje, nie? I on się gryńca. On też przywołuje jakieś karty. Ale to jest chyba solidna talia, z którą my mamy, nie? To jest naprawdę chyba solidna talia. A mogę nie używać grzyba, tylko tego zioma. Ale zjebałem. No ale tak jak mówię, uczymy się. Bardzo fajne zagranie zagrał. No to Gerwarda rzucimy. Czemu by nie? Wydaje mi się, że to będzie talia w sumie ta Skojatel, którą my będziemy chyba chcieli grać. Ona jest naprawdę solidna, tylko... No tylko co właśnie? Tylko jest skomplikowane niestety. Tego zioma możemy zagrać. Ten w sumie jest bez sensu, ziomuś. Tego trzeba wywalić, bo on w sumie nic nie robi. To jest taka zwykła czwóreczka. Wydaje mi się, że to useless trochę. No co, pod pierwszą linię zagramy drugą? Pierwszą, bo możemy mieć potencjalnie jakiś róg dobrać skądś? Nie, no nie możemy. No mogę na drugą. Dobra, nieistotne w sumie. Na którą ja to zagrałem. O kurde, co? Ale jakie combo? Jakie combo, dobra, pasuje. Trzymaj się, dzięki wielkie wariacie. 20 punktów do przodu jest. Też fajnie mu się to skombowało, no. A ma 3 karty. Przeciwnik spasował, także my byśmy zagrali co? Właśnie kurwa nie mam co zagrać. Nie mam, zagram. Niby to jest ta pożoga, ale... No niech będzie. Dobra, i mamy 4 karty do 3. Rzucam Wesemirkę na pierwsze. Może nie Wesemirkę na pierwsze. O, chociaż... Nie, rzućmy... Co ona zrobi? Przywróci kartę też? Aha. No dobra. Tylko kogo? Chyba tego, nie? Brygadę. One się połączą razem, te karty. Ulewny deszcz, okej. Okay. O, nie ma kart, tak? On ma tylko teraz karty pogodowe chyba. No i co? Jeszcze raz pyk i jeszcze raz ta brygada. Dobra. Pożoga, okej. Okay. Fajna karta. Trzeba uważać właśnie na te pożogi i tak dalej, bo to jest mega najważniejsze, nie? Jak będziemy grali turniej, to trzeba fest uważać na pożogi. No i zaraz jeszcze Wesemirek, pach. Dobra. Wygranko. Ale czy jakoś turbo mocno zmiażdżyliśmy przeciwnika? Chyba nie za bardzo. Nie wiem, czy to jest odpowiednia karta na ten turniej. A niedługo bym chciał ten turniej zagrać. Nie chciałbym go zostawić na sam koniec. Chodźmy odebrać te wszystkie rzeczy, co wrzuciłem do skrzyni. O, mam kluczyk, możemy tędy sobie wejść. Tutaj w tym schowku pochowałem różne rzeczy. To co ubierzemy na siebie? Kirgijski koszulę? Tylko którą? Albo kolorowy kubrak, albo taka czarna. No niebieska w sumie chyba fajnie wygląda, chociaż jestem fanem, jak widać, czarnych ciuchów, to chyba ta niebieska całkiem spoko. I teraz jakieś pantalony. Kirgijskie czarne, albo takie kolorowe. To chyba fajnie wygląda. To w ogóle fajnie wygląda, jakby nawet na teraz by pasowało w sumie, żeby założyć. No i tyle, rękawic już nie nosimy. Jakbyśmy jeszcze wyszedł w takich spodniach w dzisiejszych czasach, to też by było zajebiście ogólnie. Dobra, ściągamy to wszystko, jak to się ściąga, pyk, 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 pyk i poka te spodnie. Nie, no zajebiste są te spodnie, fest, nie? Bez kitu, ja trzeba takie kupić, to są mega kot. Będzie zakupowane. A miecze też muszę ściągnąć, czy miecz mogę zostawić? O, i butę i git chyba wyglądamy. Nie no, w sumie głupie trochę. Ja, tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi da? No właśnie, kim jest dla mnie Yennefer? Nikim. Ziomalką. Gerwart, pamiętaj. Ziomalka, rozumiesz? Myślę, że Geralt... O, ktoś mi podziękował za coś, ale nie wiem za co. Ktoś powiedział, dzięki ci Geralt. Nie ma sprawy. Dobra, posuwał, drzew idzie. Spotkać się z Yennefer przed wyjściem do twierdzy.
A to na górze mamy się spotkać, czy gdzieś tutaj? Przed spotkaniem to od razu zakończymy sobie odcinek, tylko chodźmy tam na to potencjalne miejsce, gdzie mamy iść. Dobra. O, i dawaj mi windę. To jest winda chyba, nie? Z tego co ja dobrze chyba kojarzę, to jest winda. Tylko nie widzę, żeby zjeżdżała niestety. Zjeżdżała? O kurde, zjeżdża. I strasznie wolno jej to idzie. Ale możemy zaczekać. Jednocześnie jak już tam wjedziemy, to będzie koniec odcinka, więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić lajka, skomentować suba, wejść na różne inne serie, czy to ciekawostkowe, czy to na mój drugi kanał, czy na Twitcha, wejść tam różne gry gramy. A my pakujemy się windą na sam koniec. Jak ja mam teraz, jak ja wejdę, to ktoś mi tą windę uruchomi, czy ja muszę najpierw ją uruchomić? A czekaj, jest użyj. Czekaj, czekaj. Jest, przycisk użyj, poczekaj. O! Ło kurwa! To żeby teraz nie spać. Zajebiście! O kurde, w życiu bym na taką windę nie wszedł. Nigdy, za żadne skarby. Za żadne skarby bym czymś takim nie wjechał. Nie ma takiej możliwości. Zesrałbym się w gacie. Chyba, żeby była taka klatka, to może jeszcze, nie? W sensie miałbym się czego chwycić. Ale na takiej tutaj to bym zemdlał, nie? Ja chuj bym zemdlał. Już mi się niedobrze robi, jak ja widzę, że tu nie ma barierek. Dobra. A i teraz będziemy mogli w końcu oddać tę naszą misję, którą wcześniej nie mogłem tutaj oddać, bo... Winda się zacięła, wyobrażacie sobie, jakby taka winda się zacięła. Teraz będziemy mogli oddać tę misję, bo w końcu nam odblokują tutaj... odblokują nam to, bo... tego zioma to, bo ten ziom jest w środku, a nam odblokują wejście do środka. Dobra, tutaj kończymy, ja tutaj zapisuję giereczkę, a nie mogę tu zapisać. No ale mniej więcej tutaj będzie gdzieś zapis i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. Zniknął mi obeźk. Cześć.